Już po raz czwarty do Radziankowa przyjechali fani siatkówki, żeby wziąć udział w turnieju mixtów. W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o laury walczyło 20 zespołów z całego województwa śląskiego. Coraz większa frekwencja, coraz większe zainteresowania. My wykorzystujemy czas dobry dla siatkówki. Siatkówka jest bardzo popularna w różnej formie, a ta dzisiejsza forma jest nietypowa. Emocji nie brakowało, a walka toczyła się o każdy punkt. Zawodnicy zgodnie podkreślali, że poziom był bardzo wysoki. Nie brakowało osób, dla których siatkówka to coś więcej niż jedynie sport. Jestem pierwszy raz na takim turnieju i mimo tego, że to jest jakaś tam amatorka, to jest dobry poziom. Tutaj trzeba dużo się ruszać, dużo jest piłek sytuacyjnych, więcej samemu można zdziałać. Obecnie trwa okres przejściowy pomiędzy rozgrywkami w halach a na wolnym powietrzu. Rywalizacja mixtów na parkiecie do łatwych jednak nie należy. Chyba są najtrudniejszą formą rywalizacji w siatkówce, bo w siatkówce plażowej chociażby nie jest dozwolona kiwka, natomiast tu tak, dlatego zawodnicy muszą maksymalnie być sprężeni. No mixty to też jest jakiś tam zespół, tak? Tylko tutaj dwie osoby tylko zależą od siebie, no a w halówce gdzieś tam jest sześć osób, które zależą od siebie. No tu może tylko dwie osoby się dogadują. W tym roku cały turniej wygrała para Magdalena Orzeszek-Łukasz Kobylski, która w finale pokonała Beatę Badaczewską oraz Mateusza Króla.